Kuba Indryka, IndyCage.pl, jesteśmy już po gali Revolta 4 w Gdańsku. Ze mną wygrany jednej z walk dzisiejszych, Klemens Ewald, witam serdecznie. Dobry. No, walka taka, bym powiedział, dość eksplozywna. No, myślę, że oboje byliśmy eksplozywni. Powiem szczerze, że zaskoczył mnie, bo był naprawdę silny. Myślałem, że tak nietypowo pode mnie się przygotowują, ale musieli obserwować moje walki. Widzieli, że na przykład z dołu lubię z underhooka walczyć. Specjalnie się tak ustawiał, żebym nie mógł tych technik robić. Jedno, co tak w trakcie walki, myślę, że tam półtora roku było przerwy i tak jakoś nie czułem tego napięcia. Myślę, że tak wszedłem w tą walkę tak za spokojnie, nie? Że jakby no trochę widziałem, że mnie trzyma, w sensie wygrywał na punkty, ale z drugiej strony widziałem, że też się męczy, że nie ma wielkich szkód. No i już po pierwszej rundzie też widziałem, jak leży tam pod siatką, a ja mówię, no teraz zacznę przyspieszać tak naprawdę, nie? I jestem trochę zły na siebie, że może tak nie wstawałem, nie zrywałem się. Też trochę spowodowane jest, no miałem, nie wiem, jakaś grypa czy coś takiego i na płucach mi jeszcze trochę siedzi. Tak naprawdę myślę, że nic wielkiego, zrobimy to do przodu, lecimy dalej. Fajna walka, myślę, że ciężka. Zawsze narzekali, że ostatnie walki w pierwszych rundach, także trochę dłużej, były emocje. No i co, no te zwycięstwa, które nie przychodzą tak łatwo, bardziej cieszą, nie? No nie przyszły łatwo, bo zdecydowanie ta pierwsza runda była gdzieś, wydaje mi się, trudna dla Ciebie na pewno. No i przede wszystkim to dążenie do tych obaleń, na które, nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, nie do końca byłeś chyba przygotowany. Znaczy kilka wybroniłem, tak mi się wydaje. No jakby no to jest walka, zawsze jak się przygotowuje na walkę, to przygotowuje się na wszystkie scenariusze, nie? Zawsze powtarzam na sali i swoim zawodnikom też, że przygotujcie się na najgorsze, najwyżej się miło rozczarujecie. No i u mnie się zmienia tylko to, że jak ktoś mnie obali, to ma problem na dole. No, no bo w tej drugiej rundzie no miałeś taki moment, mam wrażenie, znaczy ten finalny moment właściwie, że wiedziałeś, że to już po tym ciosie będzie koniec właściwie? Wiedziałem, że cios wszedł i tak jakby od razu narzuciłem presję. Jak widziałem, że weszło kolano na brzuch, tak trochę bezwładnie, to już wiedziałem, że jest bardzo mocno podłączony. Widziałem, że był zmęczony po pierwsze, więc te bebechy musiał też odczuć. No i jakby jak wcześniej widziałem, tam udało mi się zajść za plecy, ale jak gdzieś tam próbowałem go wycinać czy coś, to był czujny. No a potem jak go wycięłem tak łatwo, to już myślałem, że no jakby poczułem krew, nie? Ten zew już mówię, no już nie puszczę. No właśnie, bo no mówisz, że byłeś przygotowany na wszystko, ale czy planem było mimo wszystko toczyć tą walkę w stójce? No bo tam zdecydowanie widać było twoją przewagę. Planem, znaczy kurczę, no jesteśmy już na tym etapie, tak mi się wydaje, że w ogóle MMA zmierza w tym kierunku, że nie może być planu na stójkę albo planu na zapasy. Może być tak, że ktoś może być lepszy w stójce, czy lepszy w zapasach, czy lepszy w parterze, ale to teraz trzeba mieć wszędzie odpowiedź, tak? Jak ktoś jest lepszy, nie wiem, w kickboxingu, to trzeba zrobić mu tą stójkę, dołożyć łokcie albo mieszać razem z obaleniami, żeby nie wiedział, co się dzieje. I zawsze staram się tak robić, żeby w każdej płaszczyźnie mieć jakąś odpowiedź. No tu powiem szczerze, ciężko mi się wstawało. Jestem pod wielkim wrażeniem, jak szybko mnie skontrował i zaszedł do dosiadu. Spróbowałem nie panikować i tam później zaszedłem mu za plecy, jakby z tego, że z opresji wyszedłem, no ale no co mam powiedzieć, no to walka jest jak życie, nie? Czasami jest fajnie, a czasami jest ciężko i trzeba się zebrać, nie? Oddychać i w końcu poczekać na swój moment, nie? A czułeś w tym dosiadzie, że jesteś w bardzo złym momencie, czy raczej spokojnie do tego podszedłeś? No powiem szczerze właśnie, że tak no jakby kilka ciosów wiedziałem, że weszło, ale też nie czułem, że to jest jakieś podłączenie, że jest końcówka. Tak może mnie też to nie mobilizowało do tego wstania i takiego mega zrywania się, żeby się męczyć, jak wiedziałem, że widzę, że jakby zawodnik się męczy i też to nie było taka... Dobrze się ruszał, ale to też nie była taka kontrola z ruchu. To była taka kontrola bardziej, że czułem, że napina mięśnie, że z całej siły gdzieś tam mnie głową wpycha. No i wiedziałem, że to będzie go męczyć tak naprawdę, że jak się zacznie ta druga runda, ta eksplozywność mu spadnie. A ja jestem takim zawodnikiem, gdzie gdzieś ta eksplozywność jest przez całe trzy rundy.
No, tych trzech rund nie widzieliśmy de facto, ale to, co zobaczyliśmy, mi się wydaje, że naprawdę masz powody do zadowolenia. No i tak spytam tradycyjnie, jakie plany teraz odpoczynek i czy kiedy ewentualnie byś chciał wrócić do klatki? Na pewno odpoczynek, kilka propozycji się by pojawiło, pewnie siądziemy tutaj z Krystianem i tutaj muszę powiedzieć, że no mówię to prawie każdemu, na wywiadzie jeszcze nie powiedziałem, ale chcę powiedzieć, że to jest młoda gala, ale no, walczyłem na wielu galach. I tu mi się bardzo podoba jakby etyka organizatora. Umówmy się, no nie wszyscy o tym wiedzą od zaplecza, ale jednak MMA jest trochę taką branżą, że tak powiem, niemiło jak budowlankach. W sensie trzeba uważać na każdą umowę, na każdy kruczek. Czasami trzeba czekać po 3 miesiące. To jest ta jakby zła strona tego brutalnego i pięknego sportu. A tu jakby sam chciałem zawalczyć, bo wcześniej byłem sędzią, tak naprawdę przez jak ta gala początkowała, bo widziałem po prostu, jak Krystian etyką prowadzi, tak? To jest człowiek, który się zawsze dotrzymuje słowa, nikt nie czeka, sam się upomina o to, żeby wszystko było rozliczone. Myślę, że czasami mógłby komuś po prostu robotę zlecić, ale woli to zrobić sam, żeby było dopięte. No, czy wszystko było dociągnięte? No myślę, że nie, że to jest trochę też jak w walce, ale jakby wszyscy się uczymy i widać, w którym kierunku idzie i jaką chce, nie? Że to nie jest traktowane jak folwark gladiatorów, jak ze starych czasów, tylko naprawdę nas szanuje i tak naprawdę wolę tu walczyć niż nie wiadomo gdzie i myśleć sobie, czy dobry kontrakt podpisałem, nie? No to dobrze, no to w takim razie dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, gratuluję wygranej, no i czekamy na powrót do klatki, bo wydaje mi się, że ciekawe te walki będą. No ja postaram się, żeby były jak najciekawsze, będzie trochę emocji jak zawsze. Bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki.